Siema, dziękuję ze Spike i witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku w sumie z czegoś, czego u mnie nie było od dawna, czyli... No, co ja tu mam przedłużać? Czyli mody. Znajdujemy się na serwerze Brodatych, na modach, które będą dopiero... Okej, nie wiem, o co chodzi z tym przybliżeniem, mniejsza. Które będą dopiero dostępne dla graczy kiedyś tam, nie wiem, za miesiąc, trzy tygodnie, coś takiego. Czemu to jest portal do Netheru? Nie mam pojęcia. I tak, parę małych informacji. Pierwsza, nie ma kamerki w tym odcinku. Czemu? No, mówiąc krótko, nie czuję się na siłach po prostu, żeby na kamerce się pokazywać. Może w ten sposób. Druga sprawa, lagi. Tak, bo ja nie mam najlepszego sprzętu, o czym raczej wiecie. Dlatego będę do tej serii podchodzić z takim dystansem, ponieważ nie wiem, czy to będzie dłuższa seria, czy może raczej kilka odcinków, ponieważ jak widzicie, mi przycina po prostu i to na pewno widzicie. Dlatego postaram się na odcinkach, jak będą jakieś więcej, coś takiego, jeśli chcecie to pisać w komentarzach, żeby nie robić jakichś super ekstra hardkorowych rzeczy i tak dalej, bo jednak to nie mam dużo. Mapa chyba jest przybliżona, bo chyba kliknąłem jakiś przycisk, który go przybliża, ale... Nie pamiętam, jak to się ustawiało. Podem? Chyba tutaj. Gdzie to jest przybliżenie? Nie, to jest rozmiar. To jakiś przyciskiem się robi w ogóle z tego, co wiem, ale... Dobra, mniejsza z tą mapą. Wow, właśnie miałem takiego laga. Noż cholero jasne, działaj. No i dobra, jesteśmy tutaj na spawnie. To jest spawn, oczywiście. Tu jest tak zwany skok wiary. Nie, tam jak się zaskoczy, to nic się nie stanie, bo to jest obręb spawnu. Bo tam sobie śpiewa się fajne rzeczy. Ale... Pójdziemy sobie na home'a. A Jezu, koordynaty będzie widać w sumie. W sumie key z koordynatami, tak są kuboidy i tak dalej. Tak więc tutaj jest cały ten home mój w ogóle i tak dalej. Do działki jest dodany Ossishum, który sobie tu siedzi teraz obecnie. Oraz Maja, więc sobie tutaj tak budujemy. Znaczy oni robią więc większą robotę. Albo przejmę, ja nie wiem jak Ossishum. Bo ja tu ostatnio po prostu nie gram, ze względu na te właśnie przyciny ostre. Dobra, no mamy jakieś złoto. Ja to wam tylko tak pokażę względnie co to jest, wiecie, i tak dalej. Jest dużo mobów. mobów jest w nocy dużo. Jest dużo modów, chyba z 46 coś takiego, to jest naprawdę dużo jak dla mnie. Nie wiem w sumie jakie wam je przedstawić, nie będę chyba mówić jakie są po prostu, ale jest trochę sporo. O, to jest fajne w ogóle, tutaj można dać surowiec i to robi taki proszek. I wtedy ten proszek przyczepia tutaj i tutaj z surowca robi się dwa proszki i wtedy można mieć dwa razy surowca więcej. Są ogólnie fajne rzeczy, na przykład ten wachlarz, który zadaje cholernie dużo obrażeń jak się... Ała, spadnie właśnie tak jak teraz. Tutaj mamy portal do Twilight Forest. Tutaj mamy w ogóle taką górę. Na razie na tym serwerze każdy ma taką samą rękę. Jak będzie otwarty dla graczy, to pewnie każdy będzie, wiecie, podzielony. Będzie VIP, SVIP, YouTuber i tak dalej, bo na razie każdy ma gracza, który tutaj jest dodany. I ogólnie ja to wszystko tu okuboiduję, więc jak będziecie to oglądać, to wy sobie nie myślcie, że będziecie mogli, nie wiem, ja tutaj mam domek, a wy będziecie mieć domek o tam. Bo to wszystko będzie na kuboidzie moim, więc wona ze dwora, wszystko jest moje, że tak powiem. No ogólnie mam jakieś takie fajne rzeczy, taki fajny mieszczyk jest w ogóle, bo tu są takie rudy ogólnie też, które są na przykład w Terrarii. Właśnie, jeśli chodzi o Terrarię, to będę musiał kiedyś polejwować znowu. Więc pokażę co tutaj mamy, na razie tu nie ma za dużo, tu Maja coś takiego powykombinowała. Jest w ogóle, można tym usiąść. Jo, ale ty możesz siedzieć. Cześć, dzień dobry, witam was z mojej kanapy. No fajne bajery, to naprawdę fajne rzeczy są, w ogóle czego to są, Grey Marble, okej. A, tu jestem. Dobra, musiałem się kuboida przestawiać, więc kuboid tutaj jest postawiony, okej. No. Więc generalnie rzecz biorąc tak trochę skromnie tutaj jest to w ogóle poukładane. W ogóle tutaj jeszcze jest ten. Chyba ja nie mam siekiery. Dobra. Zniszcz się. No to jest królik chyba ogólnie. Tak, małe spajki. Bo ten królik, przypadkiem go nazwałem, bo czasami wyskakuje. O, chose name, pet's name, czy coś takiego, wiecie. No i nazywałem go Małe Spajki, bo nie miałem pomysłu. No ogólnie rzecz biorąc jest bardzo fajnie tutaj, tylko mówię, no niestety problemem są te ściny. Może będę mieć jakiś nowy komputer, niedługo coś byłoby fajnie. No czekajcie, jakby... Jabłka można z tego zbierać, a to jest fajny bajer. To ja pozbieram w sumie, żeby nowe jakieś tam były. A mogę je popowieszać czy coś takiego? Nie mogę, dobra. Tam gdzieś jeszcze jest statek w ogóle. Taki fajny, piracki.
Chyba, że został zniszczony, no nie wiem, dobra, nie widać go stąd w sumie, dobra, nic dziwnego. No dobra, no i generalnie rzecz, nie wiem, w sumie co tutaj mam tak na razie popokazywać, jakieś takie fajne małe bajery popokazywałem. To jest fajne, bo tutaj ogólnie wrzuca się tylko barwnik. Aha, dobra, to jest jakiś, nie wiem co to jest. I można z tego zrobić jakieś rzeczy, na przykład... Aha, nie mogę, bo to siedzi tutaj, dobra. To przerobimy, o. O, i patrzcie. Ja mam na przykład kostkę Rubika taką malutką, co nie? A teraz zobaczcie. W ręce jest taka duża jak normalny blok, nie? Ale jak ją wyrzucimy, to też. Dlatego to jest... To mnie rozwala. No i wtedy z tego, to się nazywa Deco Bench, to wtedy można tu wrzucić tu i odzyskać barnik. Czyli jak coś się znudzi, to można poznać. I tu jest masa takich itemów różnych w ogóle. To jest taki fajny bajer. Naprawdę mi się podobają te mody, to się jaram w ogóle i tak dalej. O, to jest skacz właśnie. Maja dobudowała tu mostek, to sobie zaskoczymy w sumie. Wii! O, tu zrobiła zagrodę dla krówek. A bossy, nie wiem, których to. Takie coś w ogóle. No ogólnie rzecz biorąc, ta góra jest mega. Odejdziemy trochę, pokażemy. Ile mobów, wow. O nie! Było boom, dobra. No generalnie rzecz biorąc, góra wygląda tak. Naprawdę mi się ta góra podoba, jestem dumny, że ją znalazłem. Oczywiście sobie z lisiczką tam biegałem i sobie tak znajdywałem w ten sposób. Jezu, mam przyciny, więc niedługo będę kończyć. Sobie biegałem gdzieś z lisiczką i ja ją znalazłem. Tą górę właśnie z nią razem i sobie ją przyjąłem, jest fajna. Dobra, no to idziemy sobie na home'a. Nie ma co przedłużać, taki krótki wstępniak po prostu do modów. Nie wiem jak to nazwę tą serią, może modna broda czy coś takiego. Bo wiecie, bo brodaci. No i generalnie rzecz biorąc, byłoby na tyle. Tu mamy jeszcze jako Feniksa. Nie no, naprawdę, mi się to podoba. Tylko mówię, problem są te lagi małe, ale da się przeżyć. Uncrafting table. A, to jest ten uncrafting, czyli jak damy na przykład... pochodnie... To odzyskamy to. Torchberries? Lol, myślałem, że to węgiel bardziej. Czyli jak damy mithril, to odzyskamy ten. A nie, chyba nie wszystko odzyskamy, co? Tak przynajmniej rozumiem. A, bo może dlatego, że jest zużyty. A pikok to z czego możesz zrobić? To nie można z tego. Aha, dobra. Nie no, fajna rzecz, fajne rzeczy to są. Dobra, więc tak jak mówiłem, mam nadzieję, że wam się spodoba taka seria, czy coś takiego. Jeśli chcecie, bo mówię, ta seria ogólnie właśnie widzicie, obciąża mi po prostu ostro, bo mam teraz 30-20 FPS-ów przy nagrywaniu, więc to nie jest zbyt przyjemne. Więc jeśli chcecie, to dajcie mi znać, mimo tych lagów, czy przycin, żeby się nikt nie bulwersował, że to nie są lagi, tylko to są ściny, klatkowanie i tak dalej. No, więc jeśli chcecie mimo tego serię, to dajcie znać. Jeśli nie, to powiedzcie, napiszcie, że nie, Spajki nie nagrywa, jak masz takie przyciny, nagrywaj coś innego, to wtedy będę nagrywać coś innego. No, więc to byłoby na tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Jakieś 8-9 minut gadałem. Takie moje wprowadzenie. Do następnego odcinka. Trzymajcie się, no i cześć.